света. Успел поздно ты Божью волю. Apokaliptyczne sceny w Bośni i Hercegowinie, blisko Meczugorje. Meczugorje w żałobie, tak? I inne miasta po ogromnym kataklizmie. To, co wydarzyło się, oceniane jest jako największa tragedia od czasów wojny. Na tą chwilę z powodu zaginięć jeszcze do końca nie wiadomo. Wszystko jest szacowane, ale jeżeli chodzi o wodę, która zabiła już na chwilę obecną 18 osób. W samej Jablanicy jest 16 osób, które straciły życie, a minister obrony Bośni i Hercegowiny poinformował, że w tym miejscu zginęło kilkadziesiąt osób. Czyli te relacje są jeszcze rozbieżne. Wszystko to jest za przyczyną żywiołu. Woda, która tak mocno lała się z nieba. Deszcz, który przetoczył się przez dużą część Bośni i Hercegowiny, spowodował ogromne powodzie w wielu miastach. Minister bezpieczeństwa Bośni i Hercegowiny przybył do Jablanicy. Nenad Nesić odwiedził Jablanicę i rozmawiał z ekipami ratowniczymi. Wiele osób trafiło do szpitali, w tym do Mostaru, czyli 20 km od Meczugorje. Mostar jest mniej więcej 20-30 km, więc cała ta tragedia, która rozegrała się w Bośni, która się nadal rozgrywa, ponieważ to wszystko dzieje się na naszych oczach. Teraz właśnie te informacje spływają. Nie wiadomo, jak się skończy, nie wiadomo, ile osób okaże się, iż straciło życie. Rząd informuje o wielkim wsparciu dla ofiar, dla rodzin. Rząd podkreśla solidarność z obywatelami. Mówi o międzynarodowej pomocy, o którą będą się starać. Tak samo premier Republiki Serbskiej zapowiada pomoc. Premier Serbskiej Republiki Radovan Visković złożył kondolencje rodzinom osób poszkodowanych w powodziach w Bośni i Hercegowinie, gdzie życie na chwilę obecną straciło 18 osób i zapowiedział pomoc w środki higieniczne, żywność i wszystkie inne, które są potrzebne. Największym nieszczęściem jest to, że są ofiary w ludziach, a szkody materialne mogą zostać zrekompensowane, powiedział Visković. Prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik przeznaczył już 50 tysięcy marek z budżetu na najbardziej dotknięte gminy tutaj, czyli Jablanica, Konic, Kresewo, Kisielak. Także Chorwaci, Chorwacki Czerwony Krzyż wystosował apel o pomoc dla ludności Bośni i Hercegowiny. Port Ploče poinformował, że katastrofalne klęski żywiołowe w Bośni i Hercegowinie spowodowały, że duże uszkodzenia infrastruktury transportowej, która łączy ten port z użytkownikami w regionie, jest problem z dostawą i wysyłką ładunku wagonami, jest całkowicie niemożliwa. Tak samo ambasada USA w Bośni i Hercegowiny złożyła kondolencje
mówi, iż monitoruje sytuację. Ambasada w Bośni i Hercegowiny napisała: w imieniu narodu amerykańskiego rząd Stanów Zjednoczonych składa szczere kondolencje wszystkim ludziom w społecznościach dotkniętych tą niszczycielską katastrofą. Monitorujemy sytuację, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami w Bośni i Hercegowinie do oceny, w jaki sposób możemy wesprzeć działania naprawcze. Za pośrednictwem Biura Pomocy Humanitarnej ściśle współpracuje z partnerami i służbami pomocy na obszarach dotkniętych katastrofą, aby ocenić szkody i określić potrzeby. Ta tragedia wstrząsnęła wszystkimi, którzy widzieli tak straszne obrazy. Ta tragedia, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, na razie przekracza liczbę ofiar w Polsce. O tym zaraz też będziemy mówić. Ale na razie jest 18 osób śmiertelnych, ale są sprzeczne dane, więc nie wiadomo, jaki będzie rezultat końcowy. Serbia jest gotowa na wszelkie sposoby pomóc ludności zagrożonej powodziami w Bośni i Hercegowinie, powiedział prezydent Aleksander Vučić. Przesłał też kondolencje dla rodzin. Prezydent Chorwacji także złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy. Chorwacja jest gotowa udzielić pomocy. Wiele miast zostało dotkniętych powodziami, osunięcia ziemi. Wśród nich jest Butrowac Polje w pobliżu Konic. Ulewne deszcze, które spadły w czwartek i w piątek, spowodowały problemy w wielu czarnogórskich miastach, a z powodu powodzi niektóre wioski zostały odcięte od świata. Woda dotarła do domów, przyniosła przedmioty, czy też żywność, drewno. To, co się wydarzyło, to wielka tragedia. Ulice w niektórych miejscach są zalane wodą, samochody, które chcą ruszyć, dotrzeć do celu, nie mogą tego zrobić. Instytut Hydrometrii i Sejsmologii wydał czerwony meteoalarm w związku z zapowiadanym silnym wiatrem i ulewnymi deszczami. Prezes lokalnej społeczności Żupa w Niksicach, Dariusz Rudolić, powiedział, że z powodu obfitych opadów deszczu i powodzi przez te miejsce płynęły potoki czerwonej wody z kopalni Sooka. Wiele dróg w okolicznych wioskach zostało zmiecionych przez wodę lub zostało zalanych różnymi materiałami, są nieprzejezdne, na ziemi stoją maszyny. Starają się naprawić najpilniejsze rzeczy, więc kiedy burza ustaje, naprawią resztę, powiedział Rudolić w rozmowie z Radiem Czarnogóra. Zwrócił uwagę, że nikt nie zgłosił, że domy są zagrożone, ale nieruchomości tak, dodając, że największym problemem w tej chwili jest woda z kopalni Sooka. Szef Służby Ochrony i Ratownictwa Niksić Slavko Tadić powiedział: w najbliższej przyszłości, czyli obecnie, teraz najbardziej ryzykowna sytuacja jest we wsi Kuta w miejscowości Żupa. Bulwar w centrum Budwy również został dziś rano zalany potokami wody. Sytuacja jest bardzo poważna. Minister spraw zagranicznych Eldin Konakowicz odwiedził Donię Jablanicę i powiedział, że to była jedna z najgorszych scen, jakie widział w swoim życiu. Jedna część osady znajduje się całkowicie pod wodą, a druga część osady znajduje się pod kamieniami z kamieniołomu. To jest coś, co naprawdę jest nierealne. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że pod tymi ruinami znajdą się żywi ludzie. Jedyne, co jeszcze nie wiadomo, to czy jednak kogoś nie będzie w tych domach. Po powrocie zobaczymy dużą ilość maszyn, które zmierzały do Jablanicy. Wszyscy są przygnębieni. Także siły policyjne zmierzają, ratownictwa górskiego, jednostki specjalnej Federalnej Administracji Policyjnej, aby pomóc. Premier, one jednostronności, powinności.
radę dla mojego życia. Mario, Majko, isprosi mi kod Boga onu radu kojom si se ti nadala. Onu vjeru koju si ti imala. I onu ljubav kojom si ti ljubila. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.